Nocą, kiedy wszyscy śpią, nawet w najczystszych domach pojawić się może owad. Rybik cukrowy. Nazwa Rybik wzięła się od srebrzystej niby łuski pokrywającej jego ciało. Spotkać je można wszędzie tam, gdzie jest ciepło i wilgotno. Idealnym więc dla nich siedliskiem są toalety. Boją się światła i ruchu, wychodzą więc tylko nocą, kiedy nikogo nie ma w pobliżu. Co ciekawe, to, że są one obecne, wcale nie świadczy o tych warunkach higienicznych. Wystarczą im bowiem naprawdę minimalnej ilości jedzenia, a i bez niego wytrzymują nawet rok. Rybiki są ciekawe z kilku innych względów. Jednym jest to, że młode osobniki są mini wersją dorosłych, tylko mniejsze. W biologii nazywa się to przeobrażeniem niezupełnym. Drugim powodem jest ich długość życia dochodząca do 8 lat. Oznacza to, że osobniki, które widzisz, dorastały wraz z tobą. Dostosowały się one do twojego rytmu dobowego i zachowań. Jak dla mnie najciekawsze jest jednak to, że potrafią one osobiście trawić celulozę. W świecie zwierząt jest kilka gatunków, które mogą to zrobić, na przykład termity. Korzystają one jednak z pomocy mikroorganizmów wewnątrz ich układu pokarmowego. A rybki cukrowe robią to osobiście, mając do tego specjalny enzym, celulazę. To nie lada osiągnięcie ewolucyjne.